Związuję teraz każdą demoniczną siłę, która przeszkadza tym ludziom, aby przyjąć słowa prawdy, aby przyjąć pełną Ewangelię. Ja związuję teraz lęk i strach w tych ludziach. Związuję teraz przez moc imienia Jezus. Ja ogłaszam miękkie serca. Ja ogłaszam miękkie serca. Ja ogłaszam miękkie serca w imieniu Jezusa. Dzień dobry Państwu. Zajmę Wam tylko chwilę. Chcę Ci powiedzieć, Ty, który tutaj dzisiaj stoisz i przychodzisz, że istnieje inny świat. Że istnieje inny świat. Twoje oczy widzą to, co się dzieje tutaj w tym kraju i na świecie. I budzi się w Tobie lęk. I budzi się w Tobie strach o swoje życie, o życie Twoich bliskich, o Twoje dzieci, wnuczki. Żyjesz w świecie, który jest zmanipulowany przez demoniczne siły, które za tym stoją. Nie manipuluj! Chcę Wam powiedzieć, że istnieje inny świat. Świat bez lęku. Świat bez strachu. Świat bez chorób. Świat bez manipulacji. Świat wolności. Prawdziwej miłości. I pełnego błogosławieństwa. Istnieje taki świat. Ja 2 lata temu poznałam ten świat. 2 lata temu narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. 2 lata temu poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Uczyniłam Go swoim Panem i Zbawicielem. 2 lata temu, kiedy usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, że to, co wykonało się na krzyżu, czego dokonał Jezus Chrystus, zrobił dla mnie, że On to dokonał dla mnie. Ja uwierzyłam w to prawdziwie, z głębi swego serca. Podjęłam decyzję, że wierzę, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że poniósł konsekwencje moich grzechów, że przybił każdą moją chorobę, że zmartwychwstał prawdziwie w ciele, jako jedyny w historii świata zmartwychwstał prawdziwie w ciele. To jest pełna Ewangelia. Ja podjęłam decyzję, kiedy uwierzyłam w dzieło Jezusa Chrystusa i uznałam Go swoim Panem i Zbawicielem. Tego dnia wypełnił mnie Duch Święty i stałam się obywatelem nieba. I z perspektywy teraz osoby, która zna Jezusa osobiście, tak jak powiedział, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Jestem tutaj, aby przynieść Ci słowa życia, słowa prawdy, dzieło Jezusa Chrystusa, które wyswobodziło moje życie. Dzisiaj w moim życiu nie ma lęku. Ja dzisiaj nie boję się. Nie boję się pandemii, bo wiem. Wiem, kto jest moim Panem. Wiem, kto jest moim Królem. I wiem, że Jezus Chrystus rozkomplikował wszystko w moim życiu. Nie boję się chorób, bo w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. Też chorowałam kiedyś, ale przyjęłam pełne uzdrowienie z krzyża. Dzisiaj nie choruję. Dzisiaj nie ulegam manipulacji tego świata. Nie ulegam fałszywym pandemiom. Nie boję się. Nie boję się też śmierci, bo wiem, że po śmierci pójdę do nieba. Bo wiem, kto jest moim Panem. Wiem, kto jest moim Zbawicielem. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że istnieje inny świat. Istnieje Boże Królestwo. Boże Królestwo. Istnieje Boże Królestwo. Słyszałeś pewnie o niebie i o piekle, i o czyśćcu. Chcę Ci powiedzieć, że nie ma czyśćca. Nie ma czyśćca. Sprawdź w Biblii, czy jest gdzieś jakiś werset, który mówi, że jest czyściec. Jest tylko niebo i piekło. I Ty na tej ziemi musisz zdecydować, czy wybierasz życie, które jest w Jezusie Chrystusie. Czy wybierasz świadomie piekło. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia.
Dzisiaj przynosimy Ci prostą Ewangelię. Bóg nie jest skomplikowany, tak jak powiedziała Ci religia. Też tak myślałam, że jest gdzieś odległy, jest gdzieś tam daleko na chmurce. Ale wiecie co? 2 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa, który jest blisko, który jest blisko, który jest w moim duchu, który jest blisko. I dlatego przynoszę Ci dzisiaj pełne uzdrowienie, pełne uwolnienie, jeżeli tylko chcesz. Przynoszę Ci dzisiaj Królestwo Niebieskie. Czy pragniesz Go? Jeżeli tak, to możesz podejść do mnie, bo po to tu przyszłam. Nie wykłócać się z Tobą, ale przyszłam usłużyć Ci, bo tak jak ja darmo dostałam dar zbawienia, tak chcę przynieść go dzisiaj Tobie. I jeżeli chcesz, to mogę się z Tobą modlić. Jeżeli chcesz, mogę Cię uzdrowić. Mogę Cię uzdrowić z lęku. Mogę Cię uzdrowić ze strachu, z depresji, z alkoholizmu. Z czego chcesz? To nieważne. Nieważne, co masz. Mogę Cię dzisiaj uzdrowić. Mogę dzisiaj wyzwolić Twoje życie przez Ducha Świętego, który mieszka we mnie. Czy chcesz? Jeżeli wstydzisz się do mnie podejść, to kiedy wrócisz do domu, w swoim pokoju, zamknij się sam. Ja tak zrobiłam, wiecie? Ja nie mówię. Ja zawołałam w moim pokoju: Jezus, ja chcę Cię poznać takim, jaki jesteś naprawdę. Bo moje życie jest puste. Nie widzę realnych zmian. Nie widzę życia w tym, co robię. W religijnych rytuałach. W jakichś kościółkowych modlitwach, których niekiedy nie do końca rozumiem. Tylko powtarzam, bo wszyscy tak powtarzają. Zapragnęłam życia. I przyszło do mnie życie. I dzisiaj to życie chcę dać Tobie. I kiedy wrócisz do domu, zamknij się w swoim pokoju i zawołaj z głębi swego serca. Tak mówi mój mąż. Bóg jest Bogiem serca. Ja takiego Boga poznałam. Nie odległego, ale tego bliskiego. Bliskiego. Bliskiego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj możesz mieć tak jak my. Dzisiaj możesz doświadczyć nieba na tej ziemi. Dzisiaj możesz doświadczyć zbawienia. Kiedy wrócisz do domu, w prostocie swojego serca podejmij decyzję. Uwolnij prostą wiarę, którą masz w sercu. Dał Ci ją Bóg. Sam Bóg dał Ci tą wiarę w sercu. Że wierzysz, że Jezus Chrystus na drzewie krzyża 2000 lat temu pokonał każdy grzech. Zapłacił za każdy Twój grzech. I prawdziwie zmartwychwstał w ciele. Ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony. Gwarantuję Ci to, że jeżeli wezwiesz Jego imienia Jezus nad swoim życiem, będziesz zbawiony. Amen.